Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie na Ogólnopolskiej Akademii Erasmusa Plusa, programu Erasmus Plus w panelu poświęconym akcji sport. Proszę Państwa, mała uwaga, i czy jeszcze jest sporo miejsc z przodu, kilka, także gdyby ktoś... Czy dobrze mnie słychać z tyłu? Super. Proszę Państwa, zanim zaczniemy nasze rozważania o akcji sport, chciałbym bardzo serdecznie przywitać naszych gości specjalnych z Ministerstwa Sportu i Turystyki, panią dyrektor Joannę Żukowską-Iston, zastępcę dyrektora Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej oraz panią Martę Dyszyńską, członka Komitetu Erasmus+. Jeśli można, pani dyrektor, prosić o kilka słów, bardzo proszę. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. To ja może z mównicy, żebyśmy wykorzystali ten element naszej tutaj małej architektury. Witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że jesteśmy tutaj dzisiaj w takim licznym gronie. Oczywiście moja obecność tutaj dzisiaj wynika z tematu, o którym będziemy rozmawiać. Czyli będziemy rozmawiać o tej części programu Erasmus+, która dotyczy sportu. Dla nas jest to bardzo ważne, ponieważ po raz pierwszy w tej chwili od początku ubiegłego roku jest możliwość uzyskania dofinansowania na projekty, które są bezpośrednio związane ze sportem. Wydaje nam się, że dzięki temu widać jednak, jaką rolę do sportu przykłada Komisja Europejska. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że ten komponent sportowy jest stosunkowo mały, zwłaszcza jeżeli chodzi o wymiar finansowy, ponieważ ta kwota przeznaczona na sport, czyli 266 milionów euro w porównaniu z kwotą całego programu, czyli z tymi 15 miliardami euro, no to jest kwota nieznacząca. Wydaje mi się jednak, że tym bardziej warto, żebyśmy te pieniądze wykorzystali w jak najlepszy sposób. Oczywiście nam w ministerstwie zależy przede wszystkim na tym, żeby te pieniądze trafiły w jak największej części do Polski. I to zależy od państwa. To, czy rzeczywiście to polscy beneficjenci te pieniądze otrzymają, czy nie, zależy od państwa i od państwa projektów. Ponieważ jest to projekt centralny, nie ma tutaj puli, która jest już Polsce przyznana. Będziecie państwo startować de facto w konkursie, będziecie walczyć z projektami z innych państw. Oczywiście, jeżeli chodzi o to, co zrobić, żeby te nasze projekty były dobre, to tutaj bardzo ważny jest ten komponent, o którym pan Tadeusz na pewno będzie dużo państwu dzisiaj mówił, czyli od strony po prostu formalnej te państwa wnioski muszą spełniać kryteria i muszą spełniać oczekiwania Komisji Europejskiej. Natomiast ja chciałam zwrócić uwagę jeszcze na drugi aspekt. Moim zdaniem ten najważniejszy, to znaczy na kwestie merytoryczne. No te projekty muszą przede wszystkim jak najlepiej wpisywać się w politykę unijną w obszarze sportu. I tu chciałam Państwa bardzo serdecznie zachęcić do tego, żeby zerkać na naszą stronę internetową, gdzie znajdują się wszystkie dokumenty dotyczące obszaru sportu, żeby te dokumenty sobie czytać. I żeby próbować raczej wpisać się z Państwa projektami w tą politykę unijną, niż robić odwrotnie, to znaczy niż szukać dofinansowania dla projektów, które Państwo i tak już macie zaplanowane. Tu chciałam powiedzieć kilka słów o tym, jakie tematy rzeczywiście w tej chwili są na tej unijnej agendzie, ponieważ Państwo na pewno sobie zdajecie sprawę z tego, że Komisję Europejską nie interesuje ten sport wyczynowy, ten sport profesjonalny. Interesuje ją raczej sport, taki sport najbliższy obywatelowi, to co my w Polsce nazywamy sportem powszechnym, sportem dla wszystkich. Jeżeli chodzi już o poszczególne obszary, poszczególne priorytety, no to na pewno
kwestie związane z wolontariatem i z włączeniem społecznym. Tutaj chciałam zwrócić Państwa uwagę, że na przykład według badań Eurobarometru Polska bardzo słabo wypada, jeżeli chodzi o ilość osób, które są afiliowane, są członkami klubów sportowych. Właściwie chyba tylko Rumunia jest na takim poziomie jak my, czyli około 3% społeczeństwa, więc widać, że jakby jest dużo do zrobienia. Jeżeli chodzi o inne tematy, to oczywiście zagrożenia, z którymi boryka się sport i walka z nimi, czyli kwestie takie jak doping. I tutaj nie mówię tylko o dopingu w sporcie wyczynowym, mówię też o dopingu w sporcie rekreacyjnym. Państwo na pewno wiecie, na siłowniach zdarza się, że ludzie zażywają różne substancje, niekoniecznie dozwolone i niekoniecznie zdrowe. Tu na pewno brakuje w tym zakresie edukacji. Oprócz zagrożenia dopingiem, inne zagrożenia to na przykład problem zachowań pseudokibiców, kwestie związane z brakiem tolerancji, z różnego rodzaju dyskryminacjami, z przemocą w sporcie. My oczywiście jako ministerstwo prowadzimy też w tych wszystkich obszarach różne działania. Tu też Państwa zachęcam do zajrzenia na naszą stronę. Prowadzimy takie projekty jak Nie bądź pionkiem w grze. To jest projekt, który ma za zadanie przeciwdziałanie ustawiania wyników i w ogóle przebiegu różnego rodzaju zawodów sportowych. Inny projekt to Kibice Razem, skierowany do środowisk kibicowskich. Projekt Say No to Doping, jak sama nazwa wskazuje, taki związany z walką z dopingiem. Także myślę, że tutaj też Państwo mielibyście jakąś możliwość, nie wiem, może zainspirowania się tymi działaniami, które my prowadzimy. Inne obszary to oczywiście kwestie związane z dobrym zarządzaniem, z karierą dwutorową sportowców, jak sprawić, żeby ci młodzi, a później też no już troszeczkę starsi ludzie mogli łączyć swoją karierę sportową, regularne treningi z nauką, a potem z pracą zawodową. To jest bardzo trudny temat i tutaj też widzimy duże pole do popisu, nawet właśnie dla Państwa. Oczywiście jest to też temat, który nam leży na sercu i tu też planujemy 3-letni program, który ma wspierać sportowców na różnych poziomach, bo nie dotyczy to tylko tych sportowców najbardziej wyczynowych. Taki program też będziemy prowadzić. Chciałam jeszcze tak może już na koniec powiedzieć, że chciałabym Państwa prosić, żebyście się Państwo nie zniechęcali tym, że jest to właśnie projekt centralny, że trzeba te wnioski gdzieś tam wysyłać do Brukseli, żeby się Państwo nie zniechęcali kwestią języka, ani tym, że trzeba mieć partnerów. Pan Tadeusz na pewno dokładnie opowie o tym, jak te problemy przezwyciężyć. Mamy już jeden sukces, dosyć duży, w tej ubiegłorocznej edycji. Udało się polskiemu projektowi zdobyć dofinansowanie. Mówię tu o projekcie Let's Dance Together, Centrum Spotkań Europejskich Światowic z Elbląga. Akurat w tej akcji były wybrane tylko 3 projekty, z tego jeden jest polski, także wydaje mi się, że to jest duży sukces. Chociaż jak patrzyłam na ogólne zestawienie w ogóle wszystkich projektów, no to muszę powiedzieć, że ewidentnym liderem są Włochy. Też dosyć dobrze sobie radzą Francuzi, Niemcy, Brytyjczycy, no ale myślę, że tego się należało spodziewać. Natomiast są też państwa, które w ogóle, nie wiem, na przykład złożyły tylko jeden projekt, nie otrzymały żadnego dofinansowania. Czyli nie jesteśmy gdzieś tam na szarym końcu. Jak zawsze Polacy, myślę, są bardzo aktywni i tacy bardzo przedsiębiorczy i fajnie by było, żeby to się dalej tak utrzymywało. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że oprócz zaglądania na naszą stronę internetową, kontaktów z nami, do czego zachęcam, też jest możliwość otrzymania u nas dofinansowania, czyli takiej bardziej konkretnej pomocy, zwłaszcza na udział Państwa w różnego rodzaju konferencjach, wydarzeniach międzynarodowych. Na naszej stronie internetowej jest wniosek, który można złożyć. Wydaje nam się ważne, żeby uczestniczyć w tego rodzaju konferencjach, bo jeżeli Państwo macie przygotowywać jakieś projekty, no to musicie wiedzieć, co chcecie robić, musicie mieć jakichś partnerów, jakieś kontakty i temu właśnie ma służyć też nasze dofinansowanie. Na przykład teraz myślę, że Pan Tadeusz też będzie o tym mówił, że 11 lutego będzie taki dzień informacyjny dotyczący w ogóle Erasmusa Plusa w Brukseli.
tego typu wyjazdy, ale też i inne wyjazdy. Zachęcam Państwa do tego, żeby szukać po prostu wszystkich możliwości. Dziękuję serdecznie. Myślę, że z mojej strony to już wszystko. Dziękuję. Dziękuję Pani Dyrektor, szczególnie za tą możliwość wsparcia naszych polskich potencjalnych beneficjentów w tym, aby mogli rozkręcić się w znalezieniu partnera, w udziale w dużych przedsięwzięciach międzynarodowych. Proszę Państwa, Erasmus plus sport. Kilka... No, Pani Małgosiu. Na komputerze jest, a na ekranie nie. To nie widać. Proszę Państwa, początek można bez ekranu. Chciałbym Państwu powiedzieć, co jest naszym celem naszego spotkania. To jest spotkanie informacyjne. Chciałbym Państwa wprowadzić w charakter tych... Już? Super, wielkie dzięki. Trochę techniki i się gubimy. Proszę Państwa, krótkie informacje, bo ponieważ jest to spotkanie informacyjne, uporządkowanie tych informacji, no i przede wszystkim chciałbym Państwa wprowadzić w świat informacji o tych projektach ocentralnych w ogóle, a w szczególności o projektach Erasmus plus Sport. Znakomita większość pytań, z którymi się spotykam, to są pytania, jak znaleźć informacje. No, formułowane w różny sposób, ale nie mogę znaleźć takiej informacji lub nie mogę znaleźć takiej informacji. Chciałbym Państwu pokazać, jak łatwo można nawigować wśród tych informacji. I co najważniejsze, nie będziemy dzisiaj wypełniać wniosku. Ani dzisiaj, ani nigdy, ponieważ to są projekty centralne, indywidualne, unikalne, natomiast o zasadach, jakie należy stosować i o których należy pamiętać podczas wypełniania, jak najbardziej tak. Proszę Państwa, zanim o sporcie w 2015 roku, kilka słów o sporcie w 2014 roku. Chcę powiedzieć, że tutaj Pani Dyrektor z taką lekkim, zbyt małym entuzjazmem do naszych sukcesów, tak bym to powiedział, podeszła. Proszę Państwa, 406 wniosków łącznie w 2014 roku zostało złożonych z całej Europy w jedno miejsce i o jedne pieniądze. To jest duży i poważny konkurs. 286 na projekty współpracy partnerskiej i 120 na imprezy sportowe. 41 łącznie zostało wybranych. I jak komisja mówi, success rate, czyli współczynnik sukcesu, 10%. Czyli co dziesiąty projekt składający dostał takie dofinansowanie. Proszę Państwa, ja wiem, że tego nie widać, będą mieli Państwo to w dostępnej prezentacji, ale ja też pokażę, gdzie ten dokument jest. To jest tabela według krajów. Pierwsza kolumna to są projekty współpracy partnerskiej, druga sportowych wydarzeń. Łącznie ile było tych uprawnionych wniosków do dalszego procedowania i ile zostało wybranych. Tutaj to samo przepisałem i chciałbym pokazać Państwu następujące rzeczy. Polska jest wyróżniona, Boże, tutaj chyba nawet, o tak, tu jest Polska, proszę Państwa, mamy 10 złożonych, 26 złożonych projektów, 10 na europejskie imprezy i 10 na partnerstwo i 16 na organizację imprezy europejskiej. Proponowałbym, aby w przyszłości były te proporcje odwrócone, bo by znacznie łatwiej jest w projektach współpracy partnerskiej otrzymać dofinansowanie. I proszę Państwa, 26. Jeden jest zatwierdzony już w pełni, jeden
jest jako rezerwowy, ale jest jedynym rezerwowym i według wszystkich danych na niebie i ziemi, a przede wszystkim tych z Komisji Europejskiej, on będzie finansowany. Także nie 3,85, a 7,7 jest nasz procent sukcesu. Proszę Państwa, jakbyście Państwo otworzyli stronę agencji wykonawczej, która jest, zarządza tymi wszystkimi projektami, oni ogłaszają takie listę pytań najczęściej zadawanych. Kopiuj i wklej, pytanie 36, w którym pytają się, ile Komisja Europejska, Agencja Wykonawcza zatwierdzicie w tym roku projektów. Otóż na 22 stycznia, co już minęło, ten termin, 5 partnerstw i 3 imprezy. A to, co jest przed nami, przed Państwem, jeśli chodzi o składanie wniosków, czyli termin majowy, 45 partnerstw i 3 europejskie imprezy. Pokazuję to specjalnie, żebyście Państwo mieli wyobraźnię o skali tego przedsięwzięcia, jakie Państwo musicie przygotować, żeby dostać się do tej elitarnej puli wniosków. To jest, tutaj muszę coś, chciałbym coś pokazać Państwu. Otóż to jest przełożenie w tej chwili terminy, pieniądze i liczba, No widzicie Państwo, niestety to mi wyświetla w taki sposób, że nie mogę, ale Państwo będziecie mogli, mianowicie ten Indicative Funding and Timetable, tutaj podłączyłem dokument z Komisji Europejskiej, który pokazuje całą, pełną tabelę wszystkich akcji centralnych z terminami, łącznie z budżetami i z takim szacunkowym budżetem i szacunkową wskazaną liczbą projektów, które będą zatwierdzone. Tak dla Państwa wiadomości, ponad 600 projektów akcji centralnych łącznie w 2015 roku zostanie zatwierdzonych do realizacji. 600 projektów. I byłoby miło, gdybyśmy stanowili jakiś procent, a nie promil wśród tych projektów. Jak Państwo widzą, to nie są sumy bardzo, bardzo duże i z budżetu wynika ta liczba zatwierdzonych później projektów. No tak, coś zepsułem. Pani Małgosiu, niech Pani tam zawoła. Chodzi? Super. Przepraszam bardzo. Dobrze. Proszę Państwa, przechodząc do projektów już sportowych. Chciałem Państwu przekazać takie najważniejsze cechy i źródła informacji. I zanim Państwo zaczniecie myśleć o projekcie, to warto wiedzieć, w które miejsce w przestrzeni ten projekt powinien zająć. Otóż tak. Sport jest nowym elementem i to o tym trzeba wiedzieć, co oznacza, że nie mamy wzorców, nie mamy tych projektów, które już w Polsce czy w innych krajach mają jakąś tradycję, jest na czym się oprzeć, popatrzeć, jak to inni robią, dowiedzieć się czegoś. To jest rzecz nowa. Dwóch polskich beneficjentów, oni dopiero zaczynają, w związku z tym też jeszcze nie są w pełni świadomi, co będą robić. To jest dosyć ważne rzeczy. Państwo przecieracie, Państwo te szlaki i Państwo jakby tworzycie tą historię Erasmusa plus sport w Polsce. Druga sprawa, zdarza się mylić i do nas pytanie, kiedy i gdzie do Was mamy złożyć wniosek? Nie do nas, wszystkim zarządza agencja wykonawcza.
słynna EACA, czyli Agencja Wykonawcza do Spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego. Skrót EACA od angielskich słów i właśnie bardzo, bardzo często ten skrót się będzie powtarzał. Projekty centralne, a więc i Erasmus plus Sport to projekty międzynarodowe albo ponadnarodowe. Napisałem ponadnarodowe, bo tak w dokumentach jest. Poloniści mnie poprawili, że nie ma ponadnarodowych, są międzynarodowe, ale Państwo to rozumieją. Nie robimy projektu dla siebie i naszej grupy odbiorców lokalnie. Robimy projekt, który jest obszarem zainteresowania wielu partnerów w Europie i problemów, które są wspólnymi problemami. Proszę Państwa, odpowiadające politykom Unii Europejskiej w dziedzinie sportu. Tutaj mam podlinkowane dwie rzeczy. Jedną to jest na stronę Ministerstwa Sportu i muszę Państwu powiedzieć, że jest to jedyne ministerstwo z tych, które przeglądałem, które w jednym miejscu ma z kilku ostatnich lat wszystkie dokumenty i komunikaty Unii Europejskiej w dziedzinie sportu w jednym miejscu. A więc tam Państwo to jakby jazda obowiązkowa, lektura obowiązkowa, żeby tam zajrzeć. Drugie miejsce to jest biblioteka dokumentów sportu na naszej stronie erasmus+rg.pl i trzecie to Komisja Europejska. I tam też jest taka zakładka, która się tak pięknie nazywa Library i też są te dokumenty. W związku z tym nie zostajemy w pustej przestrzeni ze swoimi ideami, tylko patrzymy, w jaki sposób te polityki są ujęte. Proszę pamiętać, że są to projekty o dużych budżetach. Czyli nie wnioskujemy o 10-15 tysięcy, tylko o 500 000. I jeżeli wnioskujemy o 500 000, to musimy mieć jeszcze trochę kasy, albo bardzo dużo, żeby móc na po pierwsze dostać i po drugie, żeby to wydać. Niestety nie wydaje się pieniędzy, jeżeli się ich nie ma, swoich. To, co jest cechą projektów centralnych, ale sportu również i to, czego się poszukuje, to jest taka cecha jak innowacyjność, duże oddziaływanie, wpływ. No i w końcu to, na czym w tej edycji programów bardzo komisji zależy i nam wszystkim, aby rezultaty tych działań były trwałe. Nie ulotne, tylko trwałe. No i ostatnia sprawa, wnioskujemy online, bezpośrednio do Komisji Europejskiej. O tym będzie jeszcze szerzej. To jest podsumowanie tego, co robi Agencja Wykonawcza. Publikuje wszystkie dokumenty. W wielu sytuacjach my tych dokumentów nie publikujemy, tylko publikujemy link, że dokumenty tu znajdziesz i od razu Państwa przenosi na tą stronę Agencji Wykonawczej. To jest bardzo ważne, dlatego że po pierwsze zawsze macie Państwo aktualny dokument, ten ostateczny i nie ma tak, że są jakieś dwa różne, z różnych dat. Zawsze zaciąga się do systemu ten jeden właściwy. Nabór, ocena, selekcja, kontraktowanie, podsumowanie, rozliczanie i w końcu dwie rzeczy, publikowanie kompendiów, czyli takich opisów tych projektów, które zostały już zatwierdzone i helpdesk. My również staramy się prowadzić ten helpdesk, czyli pomoc dla Państwa, jednak są obszary, które przynależą się tylko Agencji Wykonawczej, ale o tym za chwileczkę przy szczegółowych. Proszę Państwa, będziecie mogli Państwo znaleźć później w prezentacji jakby tak na leniwca od razu linki we właściwe miejsca i to są do tych dwóch najważniejszych stron. Pierwsza to jest strona Agencji Wykonawczej, druga strona Komisji Europejskiej i proszę Państwa, trzecia strona, która wygląda w ten sposób. Otwierając erasmus+rg.pl możemy wybrać w sektorach projekty centralne i sport i otwiera się nam 5 ofert. Jedną z nich, bo to są wszystko projekty centralne, jedną z nich jest akcja sport. Klikamy sport i otwierają się informacje po polsku, plus
ważne informacje dla beneficjentów, te wszystkie przekierowania do agencji wykonawczej. Do Państwa też serdeczna prośba. Jeżeli Państwo byście nawigowali, surfowali po tej stronie i gdybyście mieli Państwo jakieś uwagi, że coś jest nie w porządku, albo coś, o czymś zapomniałem, albo byście chcieli Państwo coś więcej, żeby zostało umieszczone, proszę o taki sygnał na nasz mail i w tym momencie będę jakby bardziej odpowiadał Państwu potrzebom i takie miejsce jest i będzie można zamieszczać różne informacje. To, o czym wspominała już Pani Dyrektor, nie wiem, czy jakby ktoś chciał dzisiaj się zarejestrować, czy jeszcze są miejsca, a niestety trzeba rejestrować się, bo wszystko się odbywa w budynku Charlemagne. Jak tam Donald Tusk wchodzi w takie drzwi, to obok drzwi to właśnie tam jest ten Sport Info Day. Natomiast jest to niezwykle ważne. Niezwykle ważne, ponieważ tam można spotkać ludzi, można zadać pytanie tym, którzy tym zarządzają i to jest jedna sprawa, ale też dla tych, którzy z różnych powodów nie będą mogli uczestniczyć osobiście, jest web streaming. Proszę Państwa, można obejrzeć na żywo i na bieżąco relację z tego, ale ta relacja będzie zapisana i będzie można ją odtworzyć później, zarówno prezentację, jak i te dyskusje. Oczywiście tego, co jest bardzo cenne, czyli networkingu i bezpośredniego kontaktu z wieloma ludźmi, tego niestety open distance się nie da załatwić. Ale agencja wykonawcza ustanowiła specjalną platformę poszukiwania partnerów. Bardzo, bardzo Państwa zachęcam do tego, żebyście Państwo otworzyli tą platformę Sport Tool Teamwork FR. Taka firma Teamwork to zbudowała na zlecenie agencji wykonawczej. I dwie rzeczy. Po pierwsze, można znaleźć, ale przede wszystkim można dać się znaleźć, czyli poprzez rejestrację swojej firmy, swojego pomysłu, i jakby taka oferta. Kim chcielibyśmy Cię być? Partnerem czy liderem? Czy może jednym i drugim, zależnie od sytuacji? Jaki jest pomysł? To są opisy krótkie, takie 1000 znaków. Więc to są przemyślane rzeczy. Jakich już mamy partnerów? Zobaczą Państwo po powrocie na swoim komputerku. Jest to platforma poszukiwania partnerów. Proszę Państwa, dobrze, zbliżamy się coraz bardziej do szczegółów. Cele. Króciusieńko, bo te cele są zapisane wszędzie i po polsku, i po angielsku w przewodniku po programie, czyli tak zwanej Biblii. Ja go sobie osobiście wydrukowałem, bo zbyt często korzystam, ale jeżeli można to sobie elektronicznie w PDF-ie 370 czy 60 parę stron. Sportu jest chyba tam około 8 stron, czyli niedużo. I te rzeczy są, proszę Państwa, do przeczytania. W związku z tym postaram się nie robić czegoś takiego, że czytać Państwu głośno to, co Państwo mogą przeczytać, do czego serdecznie zachęcam. Chciałbym tylko powiedzieć, że te priorytety są taką nośną osią dla projektów. Nie można robić projektów, które nie uwzględniają celów ani priorytetów tego programu. Chcę zwrócić Państwu uwagę na trzeci punkt. Przyczynianie się do zwiększenia uczestnictwa w przedsięwzięciach związanych ze sportem, aktywnością fizyczną i wolontariatem. Między innymi to jest to, o czym również Pani Dyrektor wspominała, badanie Eurobarometru i przeciętny Europejczyk, ile spędza czasu i kiedy spędza ten czas na aktywność fizyczną. I myślę, że spokojnie możemy konkurować z Amerykanami w nic nie robieniu.
Proszę Państwa, eliminowanie zagrożeń w sporcie. Bardzo ważna sprawa i one, jak zacząłem zajmować się sportem, wydawało mi się, że doping to jest tylko na tym najwyższym poziomie. Na tym najwyższym poziomie to jest nic, a ma sport amatorski, to jest dopiero wyzwanie. Włączanie społeczne, równe szanse, świadomość, wszystkie te elementy muszą się pięknie zazębiać, żeby na poziomie zarówno tym strukturalnym, systemowym, jak i tym indywidualnym to ten udział w sporcie zwiększyć. Proszę Państwa, Europejski Tydzień Sportu. Między innymi z powodów tych badań, stwierdzenia pewnych faktów, chcieliby, Komisja Europejska zainicjowała coś, co się nazywa, dobrze, nie dotykam, Europejski Tydzień Sportu. Niestety nie ma zbyt szczegółowego rozpisania, co się dzieje z tym Erasmusem, z tym tygodniem sportu. Natomiast na pewno wiadomo, że w tym terminie 22 stycznia, które było wnioskowanie, wtedy wnioskowanie było tylko na projekty i na współpracę, na imprezy i na współpracę partnerską, jeśli chodzi o Europejski Tydzień Sportu i wszystkie te rzeczy muszą się odbyć we wrześniu. Trochę jestem zawiedziony osobiście, bo myślałem, że tam komisja jednak przeznaczy więcej środków, żeby było tych więcej projektów, a jak Państwo widzieliście, oni są 8 projektów, a nazywają to Europejskim Tygodniem Sportu. To natomiast jest tak, że będą wszystkie rządy krajów zachęcane do tego, żeby jednak zainicjować taki Europejski Tydzień Sportu. I proszę Państwa, zachęcam, żebyście Państwo niezależnie od tych projektów Europejskiego Tygodnia Sportu, również jeżeli jest taka możliwość, włączyli się w jakąś organizację pewnych przedsięwzięć. Proszę Państwa, na stronach Komisji Europejskiej, tam mamy u góry link, który jest, no, coś tutaj się popsuło, nie mogę pokazać Państwu, jest relacja dotycząca takich przygotowań, debaty dotyczącej Europejskiego Tygodnia Sportu, jak również, proszę Państwa, ustanowienia i wszystkich takich celów, przedsięwzięć, które powinny być podejmowane w tym Europejskim Tygodniu Sportu. Proszę Państwa, działania w samej akcji sportu. To, o czym już od początku, czyli współpraca partnerska w dziedzinie sportu i niekomercyjne europejskie imprezy sportowe. Współpraca partnerska, to wszyscy rozumieją, natomiast chcę zwrócić uwagę na niekomercyjne europejskie imprezy sportowe. Niekomercyjne. Słowo też znane i to trzeba sobie uświadomić. I druga, europejskie. Spotykam się, że my chcielibyśmy zrobić turniej pomiędzy dwoma gminami. Bardzo cenna, ważna i społecznie potrzebna inicjatywa, ale nie spełnia warunków nawet z tej nazwy, ani nie jest europejska. Proszę Państwa, i to są dwa podstawowe typy projektów, które można realizować w tej akcji. Dodatkowo, co prawda ani Państwo, ani my w tym może udziału nie będziemy brać, bo to są przedsięwzięcia na poziomie rządów. To są projekty wspierane, tak zwana spójność polityk. I tutaj mamy to, co bezpośrednio Komisja Europejska realizuje, działania wzmacniające politykę opartą na faktach, czyli na przykład badania, takie eurobarometru, dialog polityczny pomiędzy krajami Unii Europejskiej. To jest tworzenie dokumentów do polityk. My w tym udziału nie będziemy brali. Nas dotyczy współpraca partnerska i niekomercyjne europejskie imprezy sportowe. Proszę Państwa, kilka słów na temat współpracy partnerskiej w dziedzinie sportu. Ale zanim zacznę, to przez te kłopoty z komputerem się o mało bym zapomniał. Proszę Państwa, serdeczna prośba. Jeżeli Państwu przyjdzie
do głowy jakieś pytanie. Państwo mają karteczki. Proszę na tych karteczkach zapisać. Jest z tyłu koleżanka, która podejdzie, odbierze Państwa tą karteczkę i postaramy się jeszcze dzisiaj w drugiej części odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania. To bardzo ułatwia i jednocześnie będę mógł, nie wiem, 2-3 pytania ze sobą połączyć. Dobrze, wracamy do współpracy partnerskiej w dziedzinie sportu. Charakter wydarzenia, wprowadzanie innowacyjnych praktyk w różnych obszarach aktywności fizycznej pomiędzy różnymi instytucjami i organizacjami w sporcie, a także poza nim. Proszę Państwa, to trzeba sobie przetłumaczyć spokojnie. To nie jest tak, że zawrzemy takie partnerstwo, ty przyjedziesz do mnie, ja przyjadę do ciebie, napiszemy raport i zakończyliśmy, wydaliśmy pieniądze. Z tych projektów musi powstać coś, co będzie zasobem edukacyjnym w dziedzinie sportu, trwałym w Europie. Niekoniecznie tylko w jednym języku. Mamy tutaj różnego typu modele działania, rozwijanie pewnych polityk. Jeżeli Państwo sięgniecie do tych dokumentów, o których mówiliśmy wcześniej na tych stronach o politykach, to zobaczycie, jakie tam są potrzeby. Państwo w tych projektach nie realizujecie swoich pomysłów. Wy odpowiadacie na potrzeby europejskie. Projekt jest propozycją rozwiązania jakiegoś problemu. A my jesteśmy najlepsi do tego, żeby sprostać temu wyzwaniu. I dlatego zostaliśmy wybrani do dofinansowania. Ten sposób myślenia Państwu otworzy drogę do grantu. Liczba i profil organizacji partnerskich. Co najmniej organizacje z 5 krajów, czyli minimum partnerstwo to jest 5 partnerów z 5 krajów. Oczywiście może być 7, 8, 10. Ktoś zadał pytanie, bo na tej ankiecie, którą do rejestracji wysyłaliście Państwo, można było zadać pytanie. Ktoś zapytał się, ilu partnerów powinno być, żeby to partnerstwo było najlepsze. No, minimum jest określone, maksimum nie ma określonego. Ale proszę Państwa, wszystko polega na proporcjach. Temat, czas, wielkość tego projektu i to determinuje, ilu tych partnerów powinno być. Jeżeli robimy projekt 12 albo 36-miesięczny, to już jest duża różnica, tak? Jeżeli wszystko zależy od tego, jaki to projekt jest. 5 to jest minimum. Zwykle jest niewielu więcej, 7, 8. Później zaczynają się problemy z zarządzaniem takim projektem. On zaczyna żyć sam sobą i jeżeli jesteście Państwo liderem, to naprawdę 7, 8 partnerów z różnych krajów skoordynować, to jest pewne wyzwanie. Proszę Państwa, oczywiście wszyscy partnerzy są określeni na etapie wniosku. Nie ma czegoś takiego, że składam wniosek i będę współpracował z Włochami. To już konkretny partner jest. Proszę Państwa, jeśli chodzi o, tutaj mówię o tym, co było już teraz w styczniu, ale proszę Państwa, jest z całą pewnością decyzja. Komisja w ten sposób odpowiada, że w przyszłym roku też będzie Europejski Tydzień Sportu, a więc będą bardzo, bardzo podobne zasady. 18 miesięcy związane z Europejskim Tygodniem Sportu, partnerstwa, a te niezwiązane, czyli te składane w najbliższym terminie, czyli w maju, to jest od 12 do 36 miesięcy i wniosek pozwala na wybranie tylko jednej z opcji, 12, 18, 24, 30, 36. To i tak dosyć dużo tych opcji jest. 500 000 to jest wartość dofinansowania, czyli
gdybyśmy chcieli 500 000, to około 600 tysięcy powinien stanowić budżet, żeby prosić o 500 000. 80% kosztów nie tego 500 000, a budżetu, który przedstawiamy. Czyli jeżeli budżet jest 100 tysięcy, to my mówimy, że mamy lub mamy mieć 20 tysięcy, a 80 tysięcy chcemy od agencji wykonawczej. 22 stycznia to już było i teraz 14 maja, godzina 12 czasu brukselskiego. Wszędzie, już tego nie pisałem, bo to dużo tutaj tych słów na slajdzie, 12 czasu brukselskiego. To jest bardzo, bardzo ważne, po prostu wtedy shutdown, wszystko się zamyka i jesteśmy spóźnieni. Proszę Państwa, organizacje, które mogą się ubiegać. Znajdą Państwo, to jest też jedna z podstawowych informacji w przewodniku, znajdą Państwo całą listę organizacji, które są uprawnione, począwszy od instytucji publicznych, a skończywszy na różnych pozarządowych organizacjach i firmach, ale co jest najciekawsze na końcu, organizacje działające w obszarze edukacji, szkoleń i młodzieży, czyli prawie wszystkie działają w obszarze edukacji, szkoleń i młodzieży, może poza drobną wytwórczością. To otwiera szansę dla innych. Natomiast niezależnie, jaka to będzie organizacja, instytucja, ona musi posiadać zdolność finansową, o czym za chwileczkę będzie jeszcze, pokażę Państwu, na czym to polega, i zdolność organizacyjną. I na pewno nie może być to instytucja, którą 14 maja, to jeszcze zdążymy założyć fundację i postaramy się o pieniądze na start bardzo dobre 500 000. Nic z tych rzeczy, ponieważ nie wykażecie w żaden sposób wówczas zdolności finansowej ani organizacyjnej. To nie jest tak, że my będziemy mieli budujemy nową instytucję. My pokazujemy siłę naszej instytucji, która jest w stanie podjąć to wyzwanie. Czyli taki dla tych, którzy już coś potrafią. Proszę Państwa, niekomercyjne imprezy. Również to jest, o ile w projekcie partnerskim wszyscy uczestnicy są partnerami, w pełnym tego słowa znaczeniu, wspólna odpowiedzialność, wspólne decyzje, wspólne budowanie projektu, jego realizacja i tam mamy to partnerstwo równoprawne. O tyle w niekomercyjnych wnioskodawca jest organizatorem i organizator zaprasza uczestników i na etapie wnioskowania musi zapewnić, że będzie miał uczestników z 3 bądź 12 krajów, z 3 dla Europejskiego Tygodnia Sportu i 12 krajów w terminie, który będzie realizacja imprezy niezwiązanej z Europejskim Tygodniem Sportu. Czyli jeżeli Państwo będziecie chcieli złożyć wniosek na organizację, tu są miejsca, bardzo proszę, na organizację Europejskiej Niekomercyjnej Imprezy Sportowej, to na etapie wniosku będziecie musieli wypisać wszystkie organizacje z 12 krajów, które zobowiązały się wysłać do Państwa swoich uczestników tej imprezy. Natomiast Państwo w pełni odpowiadacie za organizację, za budżet, za wszystko. Oni są tylko uczestnikami. Nie tworzą tej imprezy w sensie organizacyjnym, oni ją tworzą w sensie sportowym. I to jest ta najistotniejsza różnica między partnerstwem a imprezą. Dodatkowo jeszcze imprezy nie mogą być cykliczne. Jeżeli Państwo napiszecie słowo annual, coś tam, to z automatu niemalże zostanie to odrzucone. To nie jest tak, że mamy 10. edycję rozgrywek i akurat
odszedł sponsor, w związku z tym wnioskujemy do Komisji Europejskiej, do Agencji Wykonawczej. Niestety takich możliwości nie ma. Europejski Tydzień Sportu to 250 tysięcy, natomiast te imprezy niezwiązane z Europejskim Tygodniem Sportu 500 000. Chciałbym Państwu powiedzieć, że to jest duża różnica, bo jeszcze w 2014 roku i z pierwszych pomysłów Komisji Europejskiej europejska niekomercyjna impreza sportowa mogła prosić o dofinansowanie rzędu 2 milionów euro. Okazało się, że no nie ma aż takich imprez, czy w taki sposób, jakby komisja sobie to chciała, zorganizowanych i obniżyła ten próg do zaledwie do 500 000. Mówię zaledwie, no bo duża impreza, 500 000 to wiadomo, nieduże pieniądze. Podobnie jak w tym 80%. Proszę Państwa, i to, o czym już wspomniałem, 3 kraje dla tej imprezy związanej z Europejskim Tygodniem Sportu i 12, gdzie nie jest to związane z Europejskim Tygodniem Sportu. Nie trzeba, bo też takie pytania były, list imiennych na etapie wniosku, że z Francji przyjedzie 40 zawodników czy 40 uczestników i się oni nazywają, tak? Na szczęście tego nie trzeba, ale trzeba podać dokładnie organizację, która będzie wysyłać i ilu ich będzie. To jest też związane z Państwa budżetem, ponieważ Państwo musicie zapewnić udział, choćby hotele i inne sprawy jako organizator takiej imprezy. Proszę Państwa, 22 stycznia, 14 maja i to są dwa terminy, które się powtarzają już od początku naszej prezentacji i o ile w 2014 roku były pewne przesunięcia terminów, o tyle z dużą dozą prawdopodobieństwa te terminy zostaną utrzymane również w przyszłym roku, czyli w 2016. Co chcę powiedzieć, one się mogą zmienić. Choćby termin majowy, bo to inaczej wypadnie niedziela albo jakieś święto. Te święta zresztą, proszę Państwa, są nawet katolickie. W różnych krajach inne są obchodzone niż u nas. Są takie różnice w terminach. W związku z tym to będzie oscylować. Będzie styczniowy i będzie majowy termin. Lista tych, do których kierowane jest to zaproszenie, jest nieco krótsza, ponieważ lista organizatorów dużych imprez no też jest ograniczona. To nie jest tak, że nagle wymyślimy sobie imprezę, fajnie, zrobimy imprezę. To są raczej instytucje odpowiedzialne za sport, typu instytucje publiczne, na sport na poziomie lokalnym, regionalnym, organizacje o dużym zasięgu, jak również instytucje krajowe koordynujące pewne przedsięwzięcia. Zazwyczaj takie instytucje i ludzie, którzy tam pracują, mają doświadczenie w organizacji dużych przedsięwzięć, dużych imprez, ponieważ to są no, zupełnie inna logistyka takiego przedsięwzięcia. Działania, które nie będą dofinansowywane, to oczywiście sport wyczynowy, zawodowy, olimpijski i regularne rozgrywki. Plus Liga, Tarmon Liga, czyli wszystkie ligi, które się regularnie odbywają, one są nieuprawnione jakby z zasady do udziału i dofinansowania. Proszę Państwa, kryteria selekcji wniosków. Nie mówię jeszcze nic o pieniądzach, mówiliśmy tylko o poziomie tych finansowym. Jak to rozpisać w szczegółach i zazwyczaj takie pytania są, czy dwie czy trzy osoby mogą być dofinansowane w sensie tu księgowości czy czegoś, a ja się pytam, a jaki jest pomysł? No pomysłu jeszcze nie mamy, ale chcemy już kogoś zatrudnić, więc warto wiedzieć, jakie kryteria tak naprawdę są, żeby taki projekt mógł być rozpatrzony, a później przyjęty do dofinansowania.
Proszę Państwa, wy współpracy partnerskiej w dziedzinie sportu mamy 4 kryteria. To są kryteria uniwersalne dla całego Erasmusa+. Jeżeli któraś z organizacji ubiegała się o akcje zdecentralizowane, również się z tymi kryteriami spotkała. Natomiast ja Państwu chcę pokazać, w jaki sposób to się tłumaczy z polskiego na nasze, jeśli chodzi o to, co należy przez to rozumieć w akcjach centralnych. Pierwsze kryterium to jest adekwatność projektu. Drugie, jakość proponowanych działań. Trzecie, doświadczenie, poziom grupy realizującej projekt oraz jakość umów partnerskich. I czwarte, wpływ i upowszechnianie. Jeśli Państwo zobaczą na liczbę punktów, to one są prawie no, równoważne, ale pierwsze i czwarte mają 60% punktów. Państwo, żebyście w ogóle przeszli do następnego, do etapu rozważania, czy finansujemy, czy nie, nie tylko muszą mieć dużą liczbę punktów, ale też minimum z każdego, 51% z każdego kryterium. Czyli nie może być tak, że mamy maksimum z pierwszych 2-3, a 0 z 4. No i mamy dużo punktów, tak? 70 punktów na 100, 70%, jest nieźle. Tak niestety to nie funkcjonuje. Proszę Państwa, w niekomercyjnej imprezie mamy tylko 3 kryteria. Mianowicie adekwatność, jakość działań i wpływ i upowszechnianie. Odpadł nam doświadczenie i poziom grupy. Dlaczego? Dlatego, że tylko my jesteśmy organizatorem i my pokazujemy nasze doświadczenie i naszych ludzi, którzy są, że tak powiem, no już zaprawieni w tych bojach organizacyjnych dużych imprez. W partnerstwie wszyscy partnerzy, wszystkie instytucje partnerskie muszą przesłać do lidera CV osób, które będą ten projekt realizować, a więc również komplet CV zawodowego tutaj zamieszczamy. Proszę Państwa, tutaj nie, ponieważ jesteśmy organizatorem i my mówimy o swoich doświadczeniach. Natomiast jakość proponowanych działań tutaj jest aż 40% i to jest słaba jakość, po prostu nie przejdzie. Jak to czytać? Adekwatność to przygotowanie projektu w oparciu o cele polityk Unii Europejskiej. Ja to tłumaczę w ten sposób. Unia Europejska opracowała kilka, może kilkanaście ważnych dokumentów w dziedzinie sportu. I one są znaczące, ale one nie mają mocy, nie jest to ustawa w dzienniku urzędowym. Jest to zalecenie, komunikat, badanie, stanowisko. Te projekty mają pokazać, w jaki sposób takie stanowiska, zalecenia powinny być wdrażane. I dlatego muszą być, odpowiadać tym politykom i w oparciu o nie należy budować. Bardzo często powinno się we wniosku przywołać daną politykę, żeby eksperci mogli zobaczyć, że ten projekt dokładnie ma tą relację, odpowiada na tamte wyzwania tej polityki. Cele. Państwo są doświadczonymi realizatorami różnych przedsięwzięć i wiedzą, że można napisać cele, jak mawiał Antoni Bolesław Dobrowolski, ogólnikowe lub ogólne. Ogólnikowe, czyli takie nic nieznaczące, a ogólne te, które można uszczegółowić. No i tutaj jest bardzo, bardzo ważna sprawa. Nowatorski charakter. Przedsięwzięć w całej Europie jest całe mnóstwo, natomiast Państwo pokazują w projekcie, że to rozwiązanie może mieć jakieś istotne oddziaływanie. No i coś, z czym się też będą Państwo spotykać, wartość dodana.
Proszę Państwa, jakość proponowanych działań. To oczywiście spójność projektu. Jeżeli rozłożymy projekt, cały wniosek na czynniki pierwsze, mamy ludzi, mamy czas, mamy pieniądze, przedsięwzięcia, zadania, i to wszystko musi być ze sobą spójne. My piszemy o tych sprawach w różnych miejscach we wniosku, natomiast to musi być ze sobą bardzo spójne. I to widać. I to widać, proszę Państwa, jak to jest napisane. Jakość i wykonalność zaproponowanej metodologii. Szczególnie w projektach partnerskich to jest bardzo, bardzo ważne. Jaką metodologię realizacji tego i podejścia do projektu zaproponujemy. Proszę Państwa, doświadczenie. To będzie występować tylko w projektach partnerskich, ale to doświadczenie musi być. Możemy włączyć kogoś, kto jeszcze w takich przedsięwzięciach nie brał udziału, ale zasadniczo projekt opiera się zarówno na organizacjach, jak i na ludziach doświadczonych w danej dziedzinie. I coś, co jest niezwykle ważne, pytanie, które Państwo zadali w ankiecie rejestracyjnej, ile powinien wziąć na siebie lider, a ile powinien oddać partnerom. Jeżeli będzie nieproporcjonalny rozkład, to ja jako ekspert uznam, że to nie jest projekt partnerski, ponieważ ktoś jest tak zwanym słupem albo wypełnia tylko lukę statystyczną. Wszyscy muszą być odpowiednio zaangażowani. Jeżeli mamy projekt, który potrzeba różnych specjalizacji czy różnych profili, to wówczas odpowiednio do profilu. Oczywiście zawsze lider weźmie nieco więcej, ale nie może to być zaburzonych proporcji. Tutaj muszą być te proporcje. Wpływ i upowszechnianie. Rzecz, o której zazwyczaj mówimy tak, to się zrobi jak się na końcu. To się zrobi na końcu. Otóż może się zrobi na końcu, ale trzeba na samym początku bardzo, bardzo szczegółowo to opisać, ponieważ te działania upowszechniające na dobrą sprawę w tego typu dużych projektach, dużych przedsięwzięciach centralnych, a już nie mówiąc o imprezie, zaczynają się, zanim Państwo złożycie wniosek. Macie plan i już on działa. Natomiast projekt jakby te działania podnosi na wyższy poziom, ale to nie jest tak, że dopiero coś się tam wymyśli. I wynik, produkt naszego, rezultat naszego projektu. I teraz jest takie polskie powiedzenie, Państwo się pewnie wszyscy z tym spotkali, zrobiliśmy kawał roboty, nikomu do niczego niepotrzebnej. I to jest właśnie antyteza tej trwałości. Trzeba zrobić coś, co jest, odpowiada na potrzeby, które wcześniej zbadaliśmy i określiliśmy, i co będzie dobrej jakości i będzie mogło jeszcze przez jakiś dłuższy czas po zakończeniu projektu funkcjonować. Wówczas spełnimy to kryterium mówiące o zapewnieniu trwałości naszych rezultatów, naszych działań. Proszę Państwa, kryterium wykluczającym na zakończenie jest brak oświadczeń, czyli tych słynnych declaration of honor, jak również potwierdzenia tego, że potwierdzenia naszego statusu prawnego, naszej kondycji finansowej, naszych zobowiązań, a właściwie braku zobowiązań. Spotkałem się już, proszę Państwa, z tym, że organizacja wzięła środki i nie działała, ponieważ spłaciła długi w ZUS-ie. Prawda. Tutaj musimy zagwarantować, że nie mamy tych zobowiązań, nie jesteśmy w stanie upadłości ani w żadnym innym zagrażającym projektowi. Mamy zdolność organizacyjną, czyli wystarczająco ludzi, sprzętu,
kapitału intelektualnego, wiedzy, żeby to, co zaproponujemy, zostało zapisane, że możemy to zrobić. I coś, co jest najczęstszym i w moim przekonaniu dużym błędem, państwo się mogą z tym spotkać, jeżeli jeszcze się nie spotkali, to pewnie się spotkają, bo to jest taka rzecz, która trwa od wielu lat przy wszystkich projektach. W jakiś sposób zostaliście znalezieni, albo przez znanych wam partnerów, albo przez nieznanych wam partnerów. I oni mówią tak, słuchajcie, dajcie swoją deklarację, to was dopiszemy do naszego projektu. No tak myślicie, no dobra. Po czym uczestniczycie w projekcie, którego nie budowaliście, nie braliście udział w tworzeniu tego projektu. Może to być też w drugą stronę, że wy macie pan do pomysłu i prosicie partnerów, żeby się dopisali do waszego projektu. A może się to udać, ale w bardzo wielu przypadkach to jest słabe. Mechanizm wnioskowania. Proszę państwa, trzeba pamiętać, kto jest uprawniony. To jest te 28 państw, kraje kandydujące, Konfederacja Szwajcarska. Patrz, corocznie jest komunikat. Szwajcarzy są tacy, takie cwaniury, że raz są, raz ich nie ma w tym programie. Więc tutaj trzeba to zawsze sprawdzać, czy tu są. To wszystko jest konsekwencja tego, że w ostatnim referendum Szwajcarzy powiedzieli nie mobilnością do Szwajcarii. W związku z tym najpierw byli w programie, później zostali wykluczeni, teraz w pewnych momentach są. No więc to jest do sprawdzenia. No i państwa EFTA, czyli Islandia, Liechtenstein, Norwegia. I to jest grupa krajów, które są, nazywa się krajami programu. To są kraje w pełni uprawnione. Pozostałe kraje, tak zwane partner countries, są krajami, które mogą uczestniczyć pod warunkiem, że uprawnione partnerstwo lub uprawniona uczestnictwo tworzą kraje programu. Czyli może być Białoruś pod warunkiem w projekcie partnerskim, że jest szóstym czy siódmym partnerem, a nie jednym z pięciu podstawowych. To jest jedna sprawa. I druga, jest taki zapis, ok, ale muszą wnieść istotną wartość dodaną. Z bardziej egzotycznych przykładów to jest, zapraszamy kogoś z Japonii, żeby wziął udział. Są tradycyjne japońskie sztuki walki, które są rozwijane w Europie, nawet całkiem nieźle się mają, no i potrzebujemy takiego partnera z Japonii, żeby wniósł, nie wiem, doświadczenie, ducha, ten cały kapitał, który jest z tym związany. Na pewno będzie łatwo uzasadnić tą wartość dodaną, prawda? Proszę państwa, już wiemy kto, z kim możemy wnioskować, to musimy kilka kroków zrobić. Zapytam tak, kto, czyja organizacja nie ma jeszcze kodu PIK? Skromnie, raz, dwa, trzy. Czyli wszyscy pozostali posiadacie kod państwo PIK. Czy też nie wiecie, czy posiadacie? Dobrze. Ja tylko powiem, że najpierw pracownik i to nie jeden, może być ich kilkoro czy kilku, powinien założyć konto na portalu ECAS, czyli tej weryfikacyjnym. I później na portalu użytkownika nadajemy kod PIK instytucji. Żeby go otrzymać, musimy nie tylko wypełnić ankietę, ale też dostarczyć, zeskanować wiele dokumentów dla różnych organizacji, na przykład wyciąg z KRS-u, sądu rejestrowego. Tam są statuty, uchwały, czyli wszystkie oświadczenia o koncie bankowym, poświadczone, wszystkie elementy, które są do zweryfikowania i które weryfikują daną instytucję. W tym momencie dostajemy kod PIK i tym kodem PIK
otwieramy sobie na stronie naszą aplikację online. Do tej aplikacji online, jeszcze tutaj chciałem powiedzieć, że na stronie Agencji Wykonawczej są te kroki po angielsku, ale my również na naszej stronie całkiem po polsku umieściliśmy po prostu, jak złożyć wniosek. I te same kroki z tymi samymi linkami do EKAS, do URF można z naszej strony bezpośrednio dostać. A więc jak już otworzyliśmy tym kluczykiem, który się nazywa PIC, Personal Identity Code, to musimy go wypełnić. On jest bardzo krótki, mówi tylko, kto składa wniosek, na co składa wniosek, z kim składa wniosek i ma 1000 bodajże znaków, czy 2000 znaków na tak zwane summary, podsumowanie całego projektu. Natomiast ten formularz online'owy jest o tyle ważny, że pozwala, proszę Państwa, dołączyć do niego to, co jest na stronie Agencji Wykonawczej w zakładce aneksy, czyli w zakładce aneksy mamy w pliku wordowskim opis projektu i możemy go sobie spokojnie pisać i pisać, ile nam potrzeba, jak również formularz w postaci pliku Excel, formularz budżetu. Tam też mamy wzory oświadczeń, które są podpisywane przez wszystkich partnerów. I te wypełnione w dowolnym czasie, oczywiście przed złożeniem wniosku, dołączamy elektronicznie do pliku online. I to wystarczy, żeby wniosek w sposób prawidłowy złożyć. Mechanizm budżetowania. Tam mieliśmy te kryteria dotyczące tych merytorycznych aspektów, prawda? Natomiast teraz te kryteria dotyczące tych finansowych. Proszę Państwa, powiem, pewne rzeczy są uogólnione. Ogólne, które dotyczą do akcji centralnych. Mianowicie przygotowując budżet do akcji centralnych, bo to będzie ta sama zasada w sojuszach na rzecz wiedzy, czy umiejętności sektorowych, czy w sporcie. Musimy pamiętać o ogólnych zasadach finansowych. Te ogólne zasady finansowe są nawet w podstawowych dokumentach typu przewodnik po programie. Dodatkowych zasadach, jeżeli dotyczą. Akurat w sporcie nie mamy tych dodatkowych, ale gdybyście Państwo chcieli przy okazji imprezy sportowej wystąpić o inną akcję centralną, wolontariat na dużą skalę i zaprosić 50 wolontariuszy z całej Europy, żeby pomogli Wam zorganizować, obsłużyć tą imprezę, 12 krajów, uczestnicy z 12 krajów, 15 języków, to warto wystąpić jednocześnie o taki wielki wolontariat. Dlaczego nie? Mamy masę ludzi, kilkudziesięciu wolontariuszy na takiej imprezie i tam już takie koszty mogą wystąpić. Mechanizm finansowania. Szerzej Państwu powiem, mamy 3 rodzaje budżetów. Flat rate, cost unit and real cost. Flat rate, czyli ryczałt. Cost unit, czyli koszt jednostkowy. Jednostka razy mnożnik i w budżecie wychodzi suma. I real cost, koszty rzeczywiste, realne. Niestety w sporcie jest ten trzeci typ budżetu. Czyli zanim się wpisze do tabeli budżetowej cokolwiek, to trzeba co najmniej zrobić rozeznanie rynku, a najlepiej zrobić zapytanie o cenę, ponieważ Państwo inaczej nie będziecie w stanie przygotować budżetu nie tylko realnego, w sensie zakładanych kosztów rzeczywistych, ale zakładanych kosztów rzeczywistych przybliżonych do rzeczywistych w przyszłości. Ponieważ ten budżet w projekcie na przykład partnerskim, składanym
14 maja. To jest budżet, który będziecie realizować od stycznia 2016 roku. Jeżeli ktoś jeszcze zakliknie 36 miesięcy, to skończymy go realizować w 2019, w 2020 będziemy go zamykać. To jest kilka lat, perspektywa kilku lat i tutaj nie można sobie po prostu wpisać cokolwiek. My musimy podać, najlepiej jest, jeżeli podajemy jeszcze źródło naszych wyliczeń i ryzyko naszych wyliczeń. Wtedy ja jako ekspert Komisji Europejskiej wiem, że Państwo przemyśleli ten budżet naprawdę w szczegółach. Koszty kwalifikowane i tutaj właściwie mamy całą gamę kosztów, które są dla nas potrzebne. I o tych kosztach za chwilę pokażę, no bo jest następny slajd. Natomiast chcę Państwu powiedzieć, że nie cena dla ekspertów Komisji Europejskiej jest najważniejsza. Czy Państwo piszecie 100 euro, czy 1000 euro, jest rzeczą drugorzędną. Pierwszorzędną rzeczą jest uzasadnienie tego, właściwe uzasadnienie tego kosztu. Jeżeli on jest uzasadniony, że jest niezbędny w takim zakresie, to nie ma problemów. Jeżeli koszt jest mały, a źle uzasadniony, to nieważne, że jest mały, nie ma takiego uzasadnienia. Poza tym przy niektórych sprawach możecie się Państwo spotkać z taką sytuacją, że Komisja Europejska uznaje ten koszt jako koszt niezbędny do wykonania projektu, ale jednocześnie nie uznaje go jako koszt kwalifikowany. W związku z tym jakby ten budżet i jednocześnie dofinansowanie jest pomniejszone, ale przy założeniu, że tamten koszt Państwo poniesiecie. Czyli nagle może się okazać, że z tych, bo to najłatwiej liczyć, 100 tysięcy euro, my spodziewaliśmy się 80, a oni nam proponują 60. Stąd też te właściwe uzasadnienia są niezwykle ważne. Informacje dotyczące budżetu. Proszę Państwa, przewodnik po programie, tam jest tabelka, komu ile się należy. Coś, do czego rzadko zaglądamy na początku, a powinniśmy, to jest tabele budżetowe. W aneksach otwieramy ten Excel. On jest już tak zbudowany, że Państwo nie dopiszecie innej kategorii niż tam jest. I tam już dokładnie. I jeszcze są przypisy, co z tym zrobić. Dodatkowo jeszcze, co Państwa uczulam, w wymaganiach audytowych jest napisane, co jest wymagane, co jest sprawdzane, a więc to też daje taką wiedzę o tym. No i w końcu na stronach Komisji Europejskiej New Financial Regulation i są takie też zasady finansowe. Proszę Państwa, jeśli chodzi o koszty kwalifikowane bezpośrednie. Mamy koszty personelu, nie ma problemu, żeby zapłacić ludziom. Mamy koszty podróży utrzymania, mamy podwykonawstwo, a więc te wszystkie sprawy zlecone innym podmiotom. Mamy sprzęt, cła, podatki, jak również inne koszty. Czyli właściwie budżet, koszty kwalifikowane, rodzaje kosztów załatwiają wszystkie nasze potrzeby. Ale jeśli chodzi o koszty personelu, to są koszty rzeczywiste. Inaczej będzie ten personel w Anglii, we Włoszech i w Polsce. Ponieważ jest taka uwaga, którą Państwo pewnie znajdziecie, że Państwa wyliczenie musi być oparte o stawki w danym miejscu obowiązujące. Jeżeli wy weźmiecie księgową, to ona musi mieć taką stawkę, jaką ma tutaj, a nie taką, jak ma stawkę angielska księgowa. Ma taką samą, tylko że w funtach. Tego się niestety nie da zrobić. Podwykonawstwo. Nie da się zrobić tak, że jesteśmy partnerem w projekcie, ja wam wystawię fakturę za coś i wy mi wystawicie fakturę za coś. To jest niestety niedopuszczalne. Czyli wewnętrzne fakturowanie. Podwykonawstwo musi być zewnętrzne. Również musi być uzasadnione.
sprzęt. Tak, ale ten sprzęt to nie jest tak, że brakuje nam 10 komputera na 10 stanowisko. To jest słabe uzasadnienie. Natomiast bez problemu państwo proponowałbym tak, że z tymi sprawami należy poczekać, nie zaczynać od tego, bo jeżeli mamy dobrze sformułowane zadania i projekt, to one wymagają obsługi ludzi, wymagają obsługi sprzętowej i w tym momencie one się dobrze tutaj ze sobą korelują, są spójne i w tym momencie tak, to może być potrzebne. Przy zawodach są pewne jakieś specjalistyczne sprzęty z jednej strony, a z drugiej strony chcielibyśmy w jakiejś masowej imprezie rozróżnić, nie wiem, wiek uczestników albo cokolwiek bądź innego, w jakiś sposób ich podzielić, kupujemy 2000 szarf, bo ich nie mamy. Dla mnie to jest logiczne, tak? Także to są rzeczy, o których należy pamiętać, uzasadnienie tych kosztów, które wynikają z naszej działalności, a nie wynikają z naszych potrzeb. Proszę państwa, uwaga, uwaga, audyt jest kosztem kwalifikowanym, oczywiście w podwykonawstwie. Żeby dowiedzieć się, ile kosztuje audyt, tutaj na tej stronie EACA, niestety nie wiem czemu nie mogę jej pokazać państwu, powiem tak, jeżeli jest strona EACA, tam jest taka zakładka About EACA, po jej otwarciu otwierają się wiele zakładek, jest zakładka Register Documents. Otwieramy Register Documents i w tym momencie pojawiają się nam różne zapisy, różne dokumenty finansowe. I jednym z rozdziałów wśród tych dokumentów finansowych, bo tam jest plan działania, budżety, modele umów, jest audyt. Audyt pierwszego i audyt drugiego stopnia. To też państwu za chwilkę pokażę. I tam są wymagania tego audytu. Chcąc wiedzieć, ile nasz audyt będzie kosztować, bierzemy tamte wymagania, pokazujemy firmie audytowej i mówię tak, w takim zakresie my mamy taki budżet, taki projekt, tak długo trwa i takie są wymagania audytu, ile chcecie. I w tym momencie jest to już badanie, ile by taki audyt zajął. Te audyty są po to, że komisja do tej pory dostawała sprawozdanie i ciężarówką przyjeżdżały faktury. Teraz mówią, nie, nie, my chcemy jednostronicowe sprawozdanie i certyfikat z audytu. A dokumenty proszę trzymać 5 lat u siebie. Bardzo wygodne rozwiązanie, natomiast nakłada na beneficjenta pewnego przemyślenia funkcjonowania. I ostatnia sprawa, niezwykle ważna. Proszę państwa, jeżeli państwo będą chcieli się później już w trakcie pracy, nie możecie znaleźć jakiegoś szczegółowego dokumentu, polecam serdecznie, chętnie wspomogę. Natomiast jeżeli będziecie chcieli państwo zapytać, czy przesunięcie tego kosztu tu i tam jest prawidłowe, albo czy ten zapis, który agencja wykonawcza czy Komisja Europejska przedstawia w tym dokumencie, należy tak lub inaczej interpretować, to nawet gdybym wiedział, to ja państwu tego nie zinterpretuję. Są dwa powody. Po pierwsze, mogę pomylić się. Po drugie, agencja wykonawcza robi to na piśmie i jest to wykładnia dla waszego projektu. Tego właśnie. Bo może się okazać, że przy 5 innych projektach powie nie, a państwu powie tak. To są indywidualne decyzje i to są decyzje, które są obowiązujące dla tego projektu, więc jest to wiążąca interpretacja i to jest ten najważniejszy. Projekty centralne są objęte takimi regulacjami jak wielostronne umowy, czyli multi-beneficiary agreements, nowe regulacje finansowe i badanie zdolności finansowej. Jak wygląda badanie zdolności finansowej? W Erasmusie Plus na stronie EACA jest taka zakładka, strona dla beneficjentów, beneficiary space. I
zwykle zaglądamy na stronę funding, to, co nas interesuje przy składaniu wniosków, ale warto zajrzeć na stronę dalej, ta strefa, sfera beneficjentów, a więc w tym momencie może się okazać, że i tam są dla tych, którzy już są, mają być beneficjentami, są nominowani, tam znajdą właściwe dokumenty, które trzeba będzie jeszcze dodatkowo później w drugim etapie selekcji dołączyć, ale warto wiedzieć, jak to wygląda. Proszę Państwa, badanie zdolności finansowej. No i ogólnie rzecz mówiąc, polega na tym, że badamy, czy dany beneficjent posiada wystarczające fundusze na wkład własny i wszystkie inne koszty niekwalifikowane niezbędne do realizacji projektu. Dodatkowo jeszcze powiem tak, 100 tysięcy euro chcieliśmy, 80 tysięcy euro dostaliśmy do finansowania, ale komisja nie daje nam na początku projektu 80 tysięcy. Tylko z tych 80 tysięcy daje nam połowę. Czyli my nie możemy mieć tylko i wyłącznie 20%, tylko musimy mieć 50%, żeby móc dostać 80%. To się tak pięknie po angielsku nazywa cash flow budget, czyli budżet przepływu. Proszę Państwa, są firmy, które mają budżet zamknięty prawidłowo i pieniądze dostają, ale wydatki mają wcześniej i tracą płynność finansową. Brak płynności finansowej prowadzi do katastrofy finansowej i do upadłości. W związku z tym przy tym badaniu jest w ten sposób. Jeżeli organizacja przerobiła w zeszłym roku 50 tysięcy złotych, które są w jej badaniu finansowym i przedstawia to do komisji, ale prosi o 50 tysięcy euro, to oni się będą zastanawiać. Chyba że projekt będzie fantastyczny. Wówczas powiedzą tak, dajemy wam to, ale na końcu. Jak zrobicie, to dostaniecie. Ale problem płynności finansowej nie został dalej rozwiązany. W związku z tym to jest ta wyobraźnia nie tylko co do wielkości tych środków, ale też czasu, w którym będziecie nimi operować, czyli harmonogramu wydawania i pozyskiwania tych środków. Dobra informacja jest taka, badanie nie obowiązuje instytucji publicznych, marszałka, burmistrza, prezydenta miasta, nie obowiązuje, ponieważ za ich długi odpowiada Skarb Państwa i zawsze komisja jest w stanie z nich ściągnąć. I jak również nie obowiązuje przy tak zwanej niskiej wartości, a ta niska wartość na poziomie unijnym została określona jako 60 tysięcy euro. Ale jeżeli znowuż Państwo zawnioskujecie o grancik 10 tysięcy euro, to powiedzą, nie, nie, to idźcie do innego programu, my takimi małymi środkami nie zarządzamy. Proszę Państwa, płatność zaliczkowa, czyli ten cash flow budget. W pewnych przypadkach, tak to komisja jeszcze w zeszłym roku ujmowała, po przedłożeniu gwarancji bankowej. Owszem, wszystko się zgadza, ale jeszcze dajcie nam gwarancję bankową i wtedy my wam wypłacimy. To są przypadki indywidualne, tutaj takich na razie nie ma. Płatność końcowa, raport końcowy, certyfikat, dodatkowe dokumenty dla dofinansowania poniżej, bo te nie wymagają certyfikatu. Typ audytu pierwszy i drugi to jest kwestia pieniędzy, których wzięliśmy. Jak w związku z tym, że nie mamy już 2-milionowych grantów, to będzie nas w sumie certyfikat typu pierwszego obowiązywał. Jest tutaj link właśnie do tego EACA, About EACA Document Register, to o czym mówiłem. Państwo jak sobie otworzycie, my bardzo szybko, nie wiem, koledzy, w ciągu 2-3 dni podejrzewam, w przyszłym tygodniu te wszystkie prezentacje będą na stronie Akademii Erasmusa Plus dostępne i my tutaj w tym momencie będą mogli Państwo sprawdzić, jak
funkcjonują te hiperłącza. Proszę Państwa, typowe błędy wnioskujących. Brak jasnego i oczywistego odniesienia do celów i priorytetów programu Erasmus Plus Sport. Proszę Państwa, do którego kryterium ten błąd pasuje? Nie pamiętacie Państwo tych kryterium? Świetnie, do adekwatności. A proszę Pana, jak już Pan tam tak świetnie idzie, pomijanie informacji oczywistych. No pewnie. No to do większości. Do większości. Najczęściej to się pojawia do czwartego, upowszechnianie. No przecież wiadomo. Nic nie jest wiadomo, póki nie jest zapisane. To jest wniosek na papierze, no, elektronicznie, tak, ale jest zapisany. To, co jest zapisane, jest to, czego nie ma zapisanego, to nie wiedzą, że to jest. Nieuwzględnienie związku z krajowymi i europejskimi dokumentami w obszarze strategii. Dalej ta adekwatność. I to są cytaty z uzasadnień ekspertów, którzy później jeszcze podają przykład. To brak z tym i komentarz jest taki. Proszę Państwa, mylenie celów, rezultatów, produktów i działań. To do którego by Pan przypisał? Tak, jakość proponowanych działań. Jeżeli nie ma tego dobrze funkcjonującego, spójnego przedstawienia całego projektu, że wszystko, coś zależy i coś wypływa jedno z drugiego, że nasz budżet to wypływa z naszych zadań, tak, a nasz harmonogram z długości okresu, który proponujemy i możliwości tej realizacji. To pewnych rzeczy się nie przyspieszy, ale niektórych nie można przedłużać w nieskończoność. Brak pogłębionej analizy oddziaływania projektu na grupy interesariuszy. No na pewno ten wpływ i oddziaływanie, czyli upowszechnianie, jak go brak, to brak oddziaływania, jeżeli nie mówimy, co zrobiliśmy, a już nie mówiąc o rezultatach. Proszę Państwa, no tutaj to wiadomo, tak? Brak ciekawego pomysłu. Nieciekawe pomysły to strona internetowa, która nie ma treści, która wygasa po zakończeniu projektu. Bezsensowna ulotka. Nakręcony film w trybie serialu brazylijskiego, nikomu do niczego niepotrzebny. Platforma, w której jest 5 wpisów, a myśleliśmy, że będzie 5000. To są rzeczy, które Państwo zazwyczaj w projektach deklarujecie jako te twarde i które bardzo łatwo zweryfikować później. To trzeba się nad tym bardzo poważnie zastanowić. Proszę Państwa, następna sprawa. Piszemy tak. Nasz projekt jest innowacyjny. I w Państwa deklaracji to jest. Natomiast w Państwa zapisie projektu tego nie widać. Nie piszmy, że on jest innowacyjny. Napiszmy, na czym to polega. Zapewniam Państwa, że eksperci to wychwycą natychmiast. I bez Państwa słowa czy pojęcia innowacyjność, oni w swoich komentarzach napiszą, zaproponowane rozwiązanie jest innowacyjne w skali europejskiej. Na pewno to znajdą. Proszę Państwa, błędy już takie techniczne. Mamy fajny projekt, piszemy fajne rzeczy, tylko zapomnieliśmy zapoznać się z formularzem najpierw i piszemy tak jak, i nagle, kurczę, coś nie pasuje, nie w tym miejscu to chcieliśmy napisać. To wynika z tego, że najpierw nie przeczytaliśmy całego formularza. To, o czym cały czas wspominam, dopilnuj, aby współpraca była współpracą, a nie tylko zwołaniem ludzi. W ten sposób można zwołać ludzi na kawę.
Ostatnia rzecz. Sprawdź, popraw, daj komuś, kto nie miał z tym nic wspólnego. Sam znam projekt, a właściwie instytucję, poważna instytucja, gdzie spotykam w poniedziałek na konferencji szefów i pytam się, udało się? Tak, udało się. Wysłaliście? Wysłaliśmy, ale na pewno? No zostawiłem sekretarce w piątek wieczorem na biurku. W niedzielę upływał termin. Nie zostało wysłane. Proszę Państwa, Komisja Europejska to zbadała. I jeżeli ktoś chce wypełnić pakiet dokumentów dotyczący sportu w 2 tygodnie, to niech się zgłosi, ja osobiście ufunduję mu własną, prywatną Nagrodę Nobla z odpowiednią gratyfikacją finansową. Po prostu w przyrodzie takie rzeczy się nie zdarzają. Otóż jeżeli mamy partnerów, wiemy, co chcemy robić, wiemy, wszystko już wiemy, wystarczy tylko te dokumenty wypełnić i zebrać wszystkie potrzebne, to potrzebny jest miesiąc. A więc dzisiaj mamy koniec stycznia, luty, marzec, kwiecień, 3,5 miesiąca. Jesteście Państwo, przepraszam, w stanie i wypełnić, i rozpocząć myślenie o projekcie. To 3,5 miesiąca da radę, ale to już jest alert, że natychmiast trzeba to podjąć. Nie zostawiajmy tego na marzec, bo będzie za późno, szczególnie jeśli chodzi o pewne ustalenia. Proszę Państwa, jeszcze zanim końcówka, opracowanie to proces czasochłonny. Warto jest zapewnić taki dobry udział tych naszych pracowników. Proszę Państwa, to jest komisyjne, ja to przepisałem. Spójna, projekt jest spójny, prosty, oparty na faktach, na badaniach, przejrzysty, rzetelnie zaplanowany, wyczerpujący, ukierunkowany. To są rzeczy, które dobrze jest, żeby w uzasadnieniu eksperta te rzeczy znalazły się w opinii o Państwa projekcie. I ostatni, a właściwie przedostatni slajd, tips and tricks, czyli takie sztuczki, które pomagają Państwu na dobre złożenie wniosku. Musicie znać Państwo obowiązujące strategie. Nie da się nie przeczytać tych dokumentów. Nie da się. Polityki, wytyczne, trzeba w tym być z tym zapoznanym, żeby się właściwie do tego odnieść. Znać program akcji, czyli te dokumenty, przeczytać tą Biblię i nie tylko te 6 tam czy 8 stron, ale jeszcze te strony początkowe i końcowe, bo końcowe mówią o upowszechnianiu, pierwsze mówią o tym, kto jest uprawniony i w jaki sposób, o pewnych procedurach. Zapewnić, to też bardzo łatwo wychodzi w ocenie ekspertów i to widać, zapewnić, aby projekt wpisywał się w działania naszej instytucji. Jeżeli projekt jest podłączony tylko do jednej osoby, to ma małe szanse, żeby w perspektywie kilku lat to się utrzymało. Potencjał własny i partnerów trzeba wykorzystywać. I proszę Państwa, na etapie może być nawet, no, mogą być nawet najemnicy. Dobry zespół, jedna, dwie osoby, piszący. Państwo w wielu przypadkach się świetnie porozumiewacie. Znam to z autopsji, ale już z doborem języka pisanego może być kłopot. Jeżeli mamy partnera angielskiego, to my piszemy projekt, a on niech zrobi nam weryfikację językową. Bardzo zawsze działa. I nigdy, w całej Europie się dziwią, jak to jest, że ci Anglicy tak trochę lepiej po angielsku piszą. Oni piszą to samo, tylko nieco innymi słowami. To jest naprawdę, naprawdę ważna sprawa. Najlepsze Państwa pomysły, idee, projekty będą słabo odebrane, kiedy one będą po prostu słabo napisane. Więc nawet najemnika wziąć, żeby to napisał. I nie zawsze
najemnik musi mieć magister filologii angielskiej. Proszę Państwa, ja Państwu serdecznie dziękuję za uwagę. Zaraz, czy mamy jakieś pytania? Bardzo proszę. I jeszcze tylko jedna rzecz. Mają Państwo w swoich materiałach ankietkę ewaluacyjną. Serdeczna prośba o jej wypełnienie. Dla tych, którzy nie lubią papieru, będzie dostępna w wersji online i to wówczas wersja online. Ja jestem ogromnym fanem tego, abyście Państwo wypełniali nie tylko dzisiaj, ale w ogóle te ankiety online. One zwykle są w systemach, które pozwalają od razu dawać wnioski statystyczne i nie trzeba tego robić ręcznie. Proszę Państwa, pytania. Ja się tylko przemieszczę, dobrze. Założę okulary. Pytanie o wkład własny, sponsoring, wsparcie od firm. Czy komisja wnika w źródła pozyskiwania wkładu? Proszę Państwa, szczęśliwie nie. My składając wniosek deklarujemy, że ten wkład własny mamy mieć. I nie musimy go mieć w tym momencie na koncie, wykazywać się wyciągiem z konta. Ale musimy go mieć na czas potrzebny, w którym on jest. Często może być tak, że dostaniemy te środki nie pierwszego dnia, a któregoś tam kolejnego i już powinniśmy mieć. Czy wkład rzeczowy jest kwalifikowalny? Nie, żaden wkład rzeczowy, ani też wkład typu damy trzech wolontariuszy, to jest nieuprawnione. Tylko i wyłącznie w budżecie określamy wkład jako wkład finansowy i pokazujemy później w tym sprawozdaniu wkład finansowy. Nie ma wkładu rzeczowego, żadnych aportów nie ma, które jeszcze w poprzedniej edycji miały miejsce. Okazało się, że w Europie nie tylko my, ale wiele organizacji, wiele w różnych krajach jest bardzo kreatywnych i wartość tego wkładu własnego była bardzo, bardzo różnie określana. Teraz to jest tylko środki finansowe, które są bardzo łatwo policzalne. Czy można aplikować o organizację imprezy, która odbywa się będzie co dwa lata? Nie wiem, czy dobrze rozumiem, ale na pewno nie na imprezę cykliczną. Czy ona będzie jednoroczna, czy dwuletnia, jeżeli pojawi się jakiekolwiek określenie cykliczności, to ona zostanie tutaj odrzucona. Jak rozumieć niekomercyjność projektu? Projekt nie może przynosić zysku, czyli Państwo nie organizujecie imprezy, czy nie przeprowadzacie projektu dla zysku. I to jest ten główny element niekomercyjności. Proszę Państwa, czy możliwe jest złożenie projektu partnerstwo, na przykład samorząd, wojewoda, organizacja pozarządowa jako wnioskodawcy, współpraca partnerska. Tak, ale to dalej i wyczerpuje tylko partnera z jednego kraju. A gdzie jeszcze z czterech pozostałych? To jest konsorcjum partnerów z jednego kraju. Przy partnerstwie jeszcze musimy mieć cztery, żeby było łącznie reprezentanci z pięciu krajów. Czy projekt w ramach współpracy partnerskiej może dotyczyć także budowy lub odbudowy infrastruktury sportowej? Niestety żadne inwestycje w żadnej mierze, w żadnym zakresie nie mogą być realizowane ze środków tego programu. To jest program czysto edukacyjny i tutaj nie mamy
takiej możliwości. Jakby z definicji to jest wykluczone, jak Państwo zobaczą, tam w tym budżecie był sprzęt, prawda, ale to jest sprzęt konieczny do zrealizowania projektu edukacyjnego, a nie do tego, żeby, nie wiem, odbudować infrastrukturę, czy pobudować jakieś inne zasoby materialne. Proszę Państwa, gdyby Państwu przyszło coś w sprawie pytań do jeszcze na jakieś pytania się nasunęły, serdecznie zapraszam po pierwsze na naszą stronę, a po drugie do korespondencji e-mail centralne @erasmusplus.org.pl jest skrzynką zadedykowaną projektom centralnym i sportowi, a więc tam najłatwiej się w ten sposób komunikować. Ja ją obsługuję, także to tak czy inaczej do mnie trafia. Także serdecznie zapraszam do ewentualnej korespondencji. Ja Państwu ślicznie dziękuję za uwagę i cierpliwość. Chcę Państwu powiedzieć, że 12 lutego, tak? Czy 11 lutego, Infoday i sport poświęcony jest cały dzień. My mieliśmy niespełna półtorej godziny, także zachęcam też do śledzenia dokumentów i prezentacji z tego wydarzenia. Dziękuję bardzo.